Subskrybuj, komentuj. Łapka w górę zawsze mile widziana i pamiętaj o fanpage'u. Witam cię serdecznie, Marcin z tej strony. Kolejny zadania z cyklu darmowych korepetycji. Kolejna osoba wstała mi kilka zadań, żebym pomógł je rozwiązać. Zadania są raczej proste z poziomu podstawowego, ale takie dość z każdego działu, więc może być różnie. Dobra, lecimy. Najpierw funkcja kwadratowa. Przedstaw trójmian kwadratowy w postaci iloczynowej, czyli dość proste zadanie, ponieważ mamy y równa się x kwadrat minus 4x minus 5. Oczywiście wiemy, że to co stoi przy x to jest a, to co stoi przy x kwadrat to jest a, to co stoi przy x to jest b, a wyraz wolny to jest po prostu c. I to jest tylko podstawianie do wzoru. Oczywiście trzeba policzyć deltę, która jest najpierw równa b kwadrat minus 4ac. Tak? To lecimy. Delta równa się b do kwadratu, czyli minus 4 do kwadratu. Kwadrat kasuje minusy, a więc jest 16. Teraz jest tak. Minus 4 razy 1 to jest minus 4, tak? Bo jest razy a. Jeszcze razy c, czyli razy minus 5. Minus 4 razy minus 5 to jest plus 20, a więc nasza delta wychodzi 36. Ja jeszcze lubię sobie zawsze liczyć pierwiastek z tej delty, bo pierwiastek z 36 to jest po prostu 6. Liczymy sobie x1, a wzór jest taki. Minus b minus pierwiastek z delty przez 2a, natomiast wzór na x2 to jest bardzo podobny. Tylko jeżeli tu jest minus pierwiastek z delty, to tu ma być plus pierwiastek z delty. No to go. B jest równe minus 4, a więc minus minus 4 daje nam 4. Minus pierwiastek z delty to jest szósteczka. No i przez 2a, czyli 2 razy 1 to jest 2. 4 minus 6 to jest minus 2, podzielić przez 2 to jest minus 1. A tu będzie tak dokładnie to samo, tylko znowu. Tu był minus pierwiastek z delty, więc było minus 6. Tu jest plus pierwiastek z delty, a więc jest plus 6. 4 plus 6 to jest 10, podzielić przez 2 to jest 5. A postać iloczynowa to jest nic innego jak f od x równa się a x minus x1 x minus x2. Taki jest wzór, jeżeli delta jest dodatnia i mamy x1 i x2. W takim razie f od x równa się. A jest oczywiście jedynką, więc jakbym tu wpisał 1 razy ten nawias, to nic nie zmienia, więc tej jedynki teoretycznie nie trzeba pisać, ale my sobie ją napiszemy dla pewności. X minus x1 wyszło minus 1, a więc minus minus 1 to jest plus 1. No i x minus x2, czyli piąteczka. Więc jak mówiłem, podstawić wzór na deltę, podstawić wzór na x1, podstawić wzór na x2 i podstawić na postać iloczynową. I całe zadanie. Podstawianie do wzoru, a więc moim zdaniem banał. Tyle. Pytania w komentarzach, łapki w górę jak się podoba, a ja zmykam do kolejnego zadania. Cześć.